Cześć, witam wszystkich w nowej serii wywiadów na kanale Tylko Kino. Dzisiaj naszym gościem, pierwszym gościem, będzie osoba, która podkładała głos Żółwiom Ninja, samemu Frodo w Hobbicie oraz występowała w takich filmach jak Miasto 44 czy Jack Strong. Czyli naszym gościem dzisiaj będzie Józef Pawłowski. Zapraszam. Józefie, na początku prościutkie pytanie, takie rozluźniające. Czy po filmie Miasto 44 coś się zmieniło w twoim życiu? Czujesz się bardziej rozpoznawalny na ulicy, czy już tak było? Czy fame już do ciebie dotarł? Znaczy, fame do mnie nie dotarł przed miastem, a jeśli chodzi o miasto, to chyba się niewiele zmieniło, wiesz, bo wydaje mi się, że w dużej części ja się nie zmieniłem. Wydaje mi się, że to... Nie, ale serio. Mam coś takiego, że chyba mam siłę wewnętrzną taką i znajomych wokół siebie, którzy o to dość mocno zadbali. A jeśli chodzi o fame, ja nigdy nie byłem typem człowieka, który obraca się w miejsca, w których można doświadczyć fame. Czyli co, ścianki, flasze? Nie, nie. Nawet nie chodzi o to, wiesz, bo jakby to nie jest, to jakby tam jestem, jak muszę, więc w tej kategorii się poruszam, chcąc, nie chcąc, bo to jest jakiś tam element mojego zawodu, ale ja mówię o życiu, tak, wiesz, o chociażby piątek, sobota, nie? Tak, tak. Że jakby ja nie chodzę raczej, kurna, w klubie byłem ostatni raz 5-4 lata temu. Jak ja. Ja jestem w jakimś sensie, no, chłopakiem, czy już facetem z bloków. I wciąż tam jestem, jakby wciąż jestem z moimi kolegami, z którymi jestem od tąd lub tąd. Która dzielnica z Warszawy? Znaczy Warszawa to Śródmieście Północ, tam gdzie jakby mam najwięcej znajomych. Mhm. Sam mieszkam na Bielanach, ale też jestem na Pracy Północ, się czasem pojawiam, więc jakby no... Mi się życie nie zmieniło, bo jakby ja nie zmieniłem towarzystwa. A jak się spotykam z moimi przyjaciółmi, aktorami, to też w takim towarzystwie, gdzie jesteśmy my. Więc nie odczułem żadnej zmiany. Jak ty widzisz... zawód aktora. Jaką... Czy czujesz w ogóle jakieś brzemię jako aktor? Ale chodzi... tak jak ja go postrzegam, czy tak jak jest... Nie, tak jak ty postrzegasz zawód aktora, czy czujesz na przykład jakieś brzemię, że oglądają ci młodzi widzowie tak. I jakieś wartości... Tak, i uważam, że tak. Wynoszą. Uważam, że jesteśmy... Znaczy... Nawet nie tyle, co ja tak postrzegam zawód aktora, co postrzegam człowieka, który wie coś więcej. I to w różnych kategoriach, bo powiedzmy ja... Zawód aktora, jestem aktorem dlatego, że niby mam większą wrażliwość, czy tam lepiej patrzę na ludzi, znaczy, że dokładniej patrzę na ludzi, albo łatwiej mi dostrzegać jakieś tam problemy i tak dalej. I też mam jakąś taką, być może, umiejętność przenoszenia tego na ekran. Więc w tej kategorii uważam, że jest to brzemię, bo bardzo mocno wierzę w społeczeństwo, bardzo mocno wierzę we wspólnotę. I jako świadomy jej członek, chciałbym dbać o to, żeby uwypuklać jakieś jej wady w dialogu, czy w takim rozumieniu roli społecznej każdego z nas. I uważam, że no ja jako artysta poruszam się w kategorii pod tytułem sztuka, ale tak samo matematyk ma swoją rolę w społeczeństwie. I mnie to bardzo, bardzo jara. I jakby tak postrzegam jakiś tam swój patriotyzm, jeżeli już tak górnolotnie mówiąc. Parę słów, jakbyś powiedział, to brzmi trochę jak tytuł pracy maturalnej. Rola aktora w społeczeństwie wczoraj i dziś. Byłbyś coś w stanie powiedzieć, czy ty widzisz różnicę między... Dzisiaj widzę bardzo. Wczoraj nie wiem, bo nie byłem wczoraj. Więc ciężko mi jest powiedzieć, jak społeczeństwo odbierało aktora. Bo, znaczy, historycznie to jakby rzucić okiem, no to kiedyś aktor był raczej takim komikiem pogardzanym przez społeczeństwo. Jak mówię, nie mówimy o XIX wieku na przykład, no to wiesz... Nie, no bardziej mi chodzi na przykład już o kino polskie lat 20., 30., kiedy ten aktor wciąż no to był otoczony taką mgiełką jednak bardzo dziwnego zawodu. Tak, no tak, no jakby było... Znaczy to nawet ja czułem na sobie takie brzemię, że... No bo dzisiaj doszło do tego celebryctwo całe. No tak, fame. Ale to wciąż jakby są grupy społeczne, które na aktorów, i sam to odczułem na sobie, patrzą na zasadzie, że to jest taki no, wolny zawód, więc nie jest poważny, że nie jest poważany. I te grupy wciąż znajdziesz, no ale to też jest dużo... Myślę, że na niekorzyść pracują właśnie celebryci. Mhm. Bezproduktywna, moim zdaniem, grupa. A ty się czujesz celebrytą jakkolwiek? Czy uważasz, że to niestety media już tworzą celebrytów i ty nie masz tutaj żadnej decyzji? Myślę, że są dwie kategorie celebrytów, nie? Są tacy, którzy... Bo możesz być produktywnym, moim zdaniem, celebrytą. Nawet jeżeli jesteś w mediach za nic. Że jesteś za to, że masz fajny ryj i chodzisz na te imprezy, nie? Ale możesz to przetwarzać na niesamowite rzeczy, na kampanie społeczne, na pomoc innym, na popychanie ludzi do działania. Chcieć, no. Znaczy tak, no ale jakby nie widzę nic, znaczy nie ma żadnej złej rzeczy z bycia w mediach za nic, jeżeli to przekuwasz na jakby na uczestnictwo w społeczeństwie, to jest moje zdanie. Ale jeżeli jesteś tylko, czerpiesz z tego pieniądze i
i jakby robisz nawet złą robotę, bo da się robić złą robotę celebryctwem, no to ja nie, że gardzę, bo kocham wszystkich ludzi, staram się, bo jakby wierzę w to, że miłość jest takim wiodącą rzeczą, którą musimy się kierować w życiu, jeżeli chcemy iść do przodu społecznie. No ale chciałbym, żeby ci ludzie wykorzystywali dla dobra tę swoją obecność w mediach. A czy ja się czuję celebrytą? Chyba nie. Nawet nie mam prawa. Nie mam mnie ani na Pudelkę, nie mam mnie ani na w tych wszystkich imprezach i tak dalej, więc chyba nie jestem celebrytą. No ale uważasz, że Pudelek to wyznacznik bycia celebrytą? No. Nie, no myślę, że fame jest wyznacznikiem no bycia tak, celebrytą. Fame. A ja go nie czuję. Jedna przestrzeń, w której go czuję, to jest Facebook, nie? To jest jedyna rzecz, gdzie generalnie jestem w stanie powiedzieć, że tam ktoś mnie rozpoznał. Czyli lajki rosną. Tak. Słuchaj, wystąpienie w filmie Jack Strong. Studenta zagrałeś w Wałęsie. Tutaj Miasto 34. Przypadek, że role w filmach historycznych? Czy cię ciągnie do tego kina? Powiadającego no, w dużej po części, przeszłości po prostu, ogólnie mówiąc. Realnie to myślę, że mój zawodowy wpływ na to, w czym zagrałem, to jest tak może 2%, aha. 5%. Bo ja kocham swoją pracę i robiłbym wszystko, ale jakby tak się składa, że... Akurat trafiło się tak po prostu. Tak, że miałem serię filmów historycznych, ale historię bardzo lubię, cenię i uważam, że to jest matka nauki. A jeżeli chodzi o podkładanie głosu, masz jakieś swoje ulubione projekty, które najlepiej wspominasz? No taki banał pytanie, ale... Tak, znaczy miałem taką fantastyczną, bardzo miło wspominam, Wiktoria znaczy Zwycięstwo, był taki serial fabularny. Ja tam podkładałem głos pod chłopaka pochodzenia żydowskiego. I pod jego lalkę, bo on był brzuchomówcą. Mm-hmm. Więc to było strasznie miła zabawa, że już przychodziłeś i robiłeś dwa równocześnie światy. A poza tym był totalnie zakręconym typem, takim nieudacznikiem troszeczkę. A najtrudniejsza rola, jaka cię... Dubbingowa? Tak, dubbingowa, która cię spotkała. Znaczy może nie najtrudniejsza, tylko do której musiałeś najbardziej się przygotować. Myślę, że teatry polskiego radia są takie, że jakby... Mm-hmm. Bo tam mimo wszystko dubbing taki kreskówkowy, seriale fabularne, to jest taka przestrzeń, w której... Masz dużą taką swobodę, że to nie jest tak zobowiązujące aktorsko, mimo wszystko. To jest bardzo takie... Boże, mam nadzieję, że tego nikt nie posłucha. Że to jest takie trochę techniczne, nie? Że i poza tym jest lżejsze. Na przykład już jak robisz film, kinowe filmy w dubbingu, to już jest bardzo poważne. Ale ja tego za dużo nie zrobiłem w swoim życiu. Taka jest prawda. Zaraz do tego przyjdziemy, spokojnie. A teatry Polskiego Radia są to już bardzo takie aktorskie sprawy. I to jest dość takie trudne. I poza tym masz wokół siebie... Bo dubbingi robi się solowo, wchodzisz przed mikrofon i jedziesz. Tak. A Teatr Polskiego Radia robi się w grupie. Przychodzą ci wszyscy aktorzy, włącznie na przykład, że przychodzą moi profesorowie, ja już mam kij w tyłku przez to, że oni patrzą i słuchają, a na czyli przykład nagrywam z moim autorytetem życia. No wpół teatralnie z widownią jeszcze do tego. Nie, widowni nie ma, ale... profesorowie tak, w tym sensie tak. No ale jakby to już jest bardzo takie, że zobowiązujące aktorsko i wymagające. No i to chyba za każdym razem to są takie rzeczy, które trochę kosztują. Z tego, co widziałem, podkładałeś także głos w Żółwiach Ninja. Tak! Czy pamiętasz wszystkie żółwie? Potrafiłbyś wymienić? Czekaj, Donatello, Michelangelo, Rafael i Leonardo. Doskonale. Kurczę, błagam cię, wciąż to zdałeś. Robię. Wciąż to robię, chyba z 2 tygodnie temu nagrywałem nowe odcinki. Ja jestem Donatello. Najmądrzejszy. Ćwierć wieku na karku i ponad 20 zdubbingowanych produkcji. Więcej, myślę. Czy więcej? Więcej, znacznie. Dobrze. Film łeb okłamał mnie w takim razie. Nie, po prostu tam nie jest... Nie, bo chodzi o to, że pojedynczych ról nie wypisują, nie? Ja rozumiem. Proste pytanie. Jak znajdujesz, przynajmniej kiedyś znajdowałeś nasz czas? No bo musiałeś pogodzić, rozumiem, naukę z pracą. Łatwo było? Młodej osobie... No najczęściej no, 20-latkowie siedzą albo na studiach, albo jeszcze w szkole. I co? No, wolny weekend, wolny dzień. Jest rozrywka. A ty do pracy i Żółwie Ninja. Ale ja tu... Znaczy... Ja nie jestem typem imprezowicza. Nie, ja rozumiem, ale czy łatwo ci było jednak znaleźć. Ale ja to kocham, wiesz, jakby to jest mój prąd na życie. Po prostu to jest mój prąd na życie, a bez tego, jak nie mam pracy, to wiennę. Więc ja uwielbiam swoją robotę, uwielbiam. To jest totalnie moje życie obecnie. Ja jak na przykład nie mam dziewczyny czy czegoś takiego, no to jakby to jest mój jedyny świat. Więc ja w to wchodzę na 1000000%, ja tym żyję, wiesz. Jakby wiem, że dzisiaj jadę nagrywać i już żyję tym od rana i się strasznie cieszę, że tam jadę. Że spotkam tych ludzi, że będę mógł wejść, poczuć mikrofon i zrobić siebie idiotę. To jest... to jest moje życie po prostu. Pracowałeś nad rolą Frodo w Hobbicie. Tak, to prawda. Czy przygotowywałeś się jakoś specjalnie do tej roli? Czy no, wiem, czytałeś książkę? Książkę to ja dawno przeczytałem. Czy przychodziłeś do tego, czy podchodziłeś do tego zadania jako do normalnej pracy, czy jednak, jest to duży projekt? Znaczy,
Ja przede wszystkim, prawda jest taka, że Frodo dubbingowałem tylko w Hobbicie, czyli to jest tam raptem chyba dwie sceny, czy jedna przecięta parę razy. Więc to, jeśli chodzi o sam wyobrażenie o tej pracy, jej wiele nie było. Jeśli chodzi o samą książkę, przeczytałem ją z miłością lat kilka temu. Uwielbiam ten film, tę trylogię całą. Zresztą ja jakby uwielbiam rycerskie filmy, powieści i tak dalej. Więc czy to Sienkiewicz, czy właśnie takie trochę bajka pod tytułem Władca Pierścieni, czy Hobbit, no to jest totalnie mój świat. Ale muszę powiedzieć, że to była chyba jedna z pierwszych moich takich kinowych naprawdę rzeczy, które robiłem i biorąc pod uwagę to, że ja tam miałem chyba 8 zdań do powiedzenia, my to robiliśmy chyba z 5-6 godzin rzeźbiąc i tak dalej i przyznam się, że ja się na tym nacharowałem jak dziki, a casting jeszcze do tego był dość zabawny, ponieważ Warner Bros. Wybierał, nie? Że jakby my nagrywaliśmy po polsku i to wszystko szło do LA. Mnie tam przesłuchiwali, dopasowywali sobie tony dźwięku jakby i tony głosu, sprawdzali i tak dalej, kto najbardziej będzie pasował, więc wychodzi na to, że chyba mamy bardzo zbliżone głosy. Tak. Więc czekam aż Green Street Hooligan. No, też dubbingować, to ja tam chętnie. Na koniec jedno pytanko, już dawaj. Takie bardzo osobiście ode mnie. Czy na tle walącego się miasta, w scenie seksu, naprawdę potrzebny był dubstep? Mm. Jak ty sam się do tego odnosisz? Bo cały film ja generalnie oceniłem pozytywnie. Mhm. Rozumiem. A powiem ci, że akurat mi tutaj, akurat to jest scena, w której mi wszystko leży, mówiąc poważnie. Jakieś bym inne uwagi... Znaczy, no nie trafiłeś w te miejsce, gdzie byś mnie mógł złapać. Bo jest jedno, w którym mógłbyś mnie złapać, nie powiem ci, gdzie to jest. Ale akurat tutaj mi dubstep totalnie leży. Uwielbiam ten moment, uwielbiam, naprawdę. A w czym najchętniej chciałbyś wystąpić? Znaczy, ja bardzo lubię grać z... ludzi raczej rąbniętych, takich złych i tak dalej, bo to jest... Najprzyjemniejsze. Tak. Chociaż też bym chciał... Nie chciałbym ograniczyć się do tego, bo to wiesz, jest taka patologia chyba w graniu dobrych postaci, takich dobrych po ludzku, bo ja się bagatelizuję, moim zdaniem. Że jak grasz kogoś dobrego, to jest ja to łatwe. A to jest... Chciałbym mimo wszystko też grać czyste, krystaliczne postaci, bo to jest sztuka... podejść do nich z szacunkiem, bo ja podchodzę do roli, jakby do kreowania i tak dalej, tak mi się wydaje, z olbrzymią miłością i szacunkiem. Wierzę w to, że jakby ten byt, który grasz, na przykład załóżmy, że jest to Stefan z miasta, on tu gdzieś jest, jakby on jest stworzony z tysięcy historii i uczuć różnych powstańców, którzy tutaj gdzieś chodzą, bo ja wciąż wierzę w to, że sztuka jest realnie, jest jakąś taką metafizyką, którą musisz zaprosić do swojego życia, robienie postaci to jest forma opętania, nie? Także, że prosisz się i podchodzisz z szacunkiem. Zresztą Czechow pięknie o tym pisze. Michał Czechow, uczeń Stanisławskiego. Że tę postać musisz sobie na przykład na początku, jak czytasz scenariusz, to w ogóle w myślach, żeby nie przestraszyć tej postaci. Później powolutku zaczynasz coraz głośniej, aż zaczynasz mówić tak jak ona. Wiesz, ona cię przenika. No to jest taka pozytywna forma opętania, że taki Stefan sobie jest tu gdzieś i musisz go zaprosić. Tak za każdym razem, jak wchodzisz na plan, to musisz go zaprosić. No i ja bym chciał tak podchodzić do dobrych postaci też, nie? Bo czasem jest łatwo je skrzywdzić tym, że i sobie jedziesz wtedy prywatą. A filmy? Chciałbym dramaty grać przede wszystkim. Dramaty? Tak, ale jakby dramaty mogą być i piękne, i takie bardzo bolesne. Z wątkiem komediowym, czy czystym? Mówiąc szczerze, w komedii się czuję bardzo niepewnie. Mhm. To jest mój kompleks chyba aktorski. A dlaczego? Nie wiem. Czuję się chyba, ja się bardziej czuję pajacem niż śmieszną osobą. Z tego da się coś przekuć. Także. Ale czujesz się nieśmieszny, czy nie czujesz odgrywania śmiesznych ról? No mam wrażenie, że raczej robię z siebie idiotę i na tym buduję swój dowcip, niż na realnie śmieszne poczucie humoru, tak. Tym śmiesznym akcentem skończymy. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się wywiad. Subskrybujcie kanał oraz klikajcie lubię to na Facebooku, a my widzimy się już niebawem.